Pamiętam, że kiedy byłem mały, zdejmowałem but i rysowałem sobie po stopie. I wyżej, po nodze. Rysowałem i rysowałem. Dlaczego grafika komputerowa? Tata nie chciał, żebym zajmował się sztuką. Radził, spróbuj architektury czy czegoś w tym stylu. Musiałem mu udowodnić, że na tym da się zarobić. Że mogę żyć ze sztuki. Wcześniej zorientowałem się, że warto połączyć sztukę z technologią. Taki jest dzisiejszy świat. A ta kombinacja zapewnia pracę. Projektowałem strony internetowe. Wtedy poznałem animacje. Krótkie, uruchamiane kliknięciem. Dziwiłem się, a co to takiego? Coraz bardziej mnie to ciekawiło. Projektowałem coraz lepsze strony. Miałem pomysły, a gdybym zrobił trójwymiarowe, obracające się logo? Jak robić rzeczy w 3D? Poszedłem na Krajowy Dzień Portfolio. Wykładowcy ze szkół plastycznych przeglądali pracę studentów. Miałem trochę prac w 3D, ale mówiłem, jestem artystą, w portfolio mam też takie rzeczy. A ludzi z uczelni aż zatkało. Musisz pracować w 3D. Nie rozumiałem. Objaśnili, że chodzi o animacje komputerowe. Nie znałem się na technologii, więc podczas studiów chłonąłem wiedzę jak gąbka. Dużo się nauczyłem. Kazano nam przygotować 2,5-minutowy filmik. Mój był o latarniku, który musi naprawić zamarznięty włącznik do zapalania światła w latarni morskiej, żeby statek nie rozbił się o skały. Podczas pracy mężczyzna zostaje porażony prądem i umiera. Powraca jako duch. Próbuje naprawić włącznik, ale jego ręce przechodzą na wylot. Bo przecież jest widmem. Rozlega się odgłos syreny okrętowej. Latarnik obraca się, widzi swoje martwe ciało. Szok! Musi szybko coś zrobić, żeby ratować statek. Duch wpada na pomysł, żeby wskoczyć do soczewki latarni. Robi to i latarnia świeci jasnym światłem. Marynarze widzą skały i udaje im się je ominąć. Aha, w środku były chyba bryłki złota. Dobrze się bawiłem, projektując tę postać. W Pixarze początkowo ubiegałem się o inne stanowisko, ale na rozmowę przyniosłem filmik. Animację latarnika, jego ruchy, mimikę. Powiedzieli, chcemy cię do działu rigowania. Zapytałem, co to jest. Rigowanie to proces, który polega na projektowaniu interfejsu z kołków, za pomocą których uzyskujemy ruch postaci, na przykład mruganie powiekami i tym podobne. Co robisz dla zabawy? Konstruuję roboty. To dla mnie przyjemność i kontynuacja tego, co najbardziej podoba mi się w Pixarze. Tworzę postaci, które powinny wydawać się żywe. Robotykę traktuję jak wyzwanie. A gdybym mógł sprawić, że postaci będą wydawać się żywe przez 2 godziny, albo znacznie dłużej, może przez wiele lat. Ciekawi mnie zabawa tymi wszystkimi rzeczami, o których niewiele wiem jako absolwent uczelni artystycznej. Tu mamy inżynierię, mechanikę, elektronikę, informatykę, wykonanie. Mnóstwo nowych rzeczy. Dużo sprawdzam w internecie. Nie byłem na żadnym kursie. Jestem wzrokowcem. Najpierw szukam filmików w YouTubie, bo najwięcej się z nich uczę. Dopiero gdy nie ma filmików, szukam tekstu. Prowadzę eksperyment z robotami i ludźmi, z naszymi interakcjami, które nawiązujemy ze sztuczną istotą. The kind of interactions that you can have with kind of an artificial
To jest świetne.